Ciao. Dobra, to korzystając z okazji, wielkie dzięki Adam za zaproszenie. Bardzo się cieszymy, że ja się przynajmniej cieszę, że w końcu, bo ona się rozwija. Musimy, tak samo jak z Wrocławiem, lekko rywalizować, jeżeli chodzi o liczbę organizowanych meetupów. To jest ważne, naprawdę ważne. Społeczność jest ważna, meetupy są ważne, bliskie spotkania z ludźmi są ważne. I co? Zaczynamy. Zamknijcie może to okienko z prawej. Tak, żółwie jest okienko z prawej. A, właśnie, szybko, jeszcze zapraszamy Cię do naszej poranki speakerzowej, bo mamy kanał specjalny dedykowany, tworzymy piosenki i jeżeli nie organizujemy blitzu, to festiwal Lemony. Tak, mamy kanał dedykowany karaoke, kod QR jest to mniej, więc szykujcie telefony, kodów QR dzisiaj będzie kilka, więc zapraszamy do interakcji. Dobra, czyli zaczynamy. Zacznie Paweł, część techniczna, wstęp, nasza historia, Spichlerz, aka Spichlerz, Spichlerz, współpraca z Cyfrometem, proces tworzenia Milika wersji 1.0, ekosystem, benchmarki, narzędzia, aplikacje, niuanse kulturowe, linguistyczne. Potem będę ja, część, mam nadzieję, dużo krótsza, część społecznościowo-biznesowa, opowiem wam trochę o wartościach, naszej misji. Społeczności, tak, to będzie też dla nas ważne, użyteczności biznesowej oraz roadmapie, czyli przyszłość. Zatem jeszcze raz witamy serdecznie. Ja się nazywam Paweł Kiszczak. Na co dzień jestem Data Scientistem w Wrocławskim Clusterhouse Divinity. Tak się składa, że Maciek też w Divinity pracuje. Na wielu kompetencjach Digital Transformation Advisorem. Bardzo dumnie wiąże to nazwisko, jak słyszycie. Jednakże to się dzieje za dnia. Poza dnia mamy swój full-time job, coś robimy, dokładamy się do rozwoju polskiego IT, ale w nocy, kiedy zapada zmrok, zmieniamy się w superbohaterów. Spichlerzowych superbohaterów, ponieważ nie wiem, czy wiecie, Spichlerz sam w sobie powstał na jako inicjatywa społeczna. I może spotkać się z różnymi nazwami, jest taki lak. Może być Spichlerz, ale tak międzynarodowo, może to być Spichlerz. To jest podstawa, tak dla jasności. I od czego Spichlerz się zaczął? Spichlerz pierwotnie miał być największym polskojęzycznym zestawem danych tekstowych. Tam się udało osiągnąć. Na dzień dzisiejszy mamy prawie 1,5 TB surowych danych tekstowych, bo skan jest to do PDF, są surowe pliki TXT, czyli korzyści tekst. Jest tego całkiem sporo. Tak zawsze porównujemy się na telefonach czy komputerach, mam Państwo zwykle, nie wiem, 256 GB, 512 GB, tak standardowo, to mamy takie trzy iPhony surowych tekstur. I oczywiście przeliczając to na inne metryki, to ponad 300 dokumentów, 1,5 biliona znaków, czy 130 miliardów słów. I taka zagadka, którą rzucamy często, jak Państwo myślą, gdyby cały Spichlerz wydrukować na kartce A4 w rozliczeniowej ilości słów, też 1200 słów na stronę, jak wysoki ten stos mógłby być? Jest wyższy niż Wam się wydaje, ponadto. Ja też nie wiem. 30 metrów na księżyc. I z powrotem. 44,5 kilometrów. Czy okrążylibyśmy tym stosem Ziemi? Nie, proszę. Nie, że Poznań byśmy okrążyli może. Częściowo. Ale tak. Ale mówimy o datasecie, mówimy o danych. Połączyłeś? Mamy to dopracowane, spokojnie. Tak. Dobrze, ja będę mówił z tego ekranu. Dobrze, to ja zapytam, żeby tutaj jako rady walczą z techniką, czy ktoś wcześniej trwał o Spichlerzu, o projekcie Spichlerz, o Miliku, ręka w górę? Czy będzie was więcej niż w Wrocławiu? To jest bardzo ważne pytanie dla mnie, zgłaszając się z Wrocławia. Myślę, że jest was więcej, tak. 1,02 Poznania. I tak, inicjatywa też powiem wam, powstała poniekąd z zakładu, ponieważ nasz twórca, założyciel Sebastian Konradki, którego też możecie znać, kojarzyć, kiedyś na jednej z konferencji opowiadał o dużych inicjatywach europejskich. Była taka inicjatywa w Science jak Bloom. I ten właśnie Bloom
około 100 dni i dużą liczbą orbyt na naukowcy był w stanie wytworzyć duży model językowy. Sebastian, zainspirowany tym, pomyślał, że kurde, może polska społeczność też da radę, ja bym to zrobił. On powiedział, że zbierze terabajt danych i będziemy wiedzieć, co z tym dalej zrobić. I jak na pierwszej konferencji, to był chyba listopad 22 roku, kiedy wspomniał, to odzew był jeden z podmiotów stowarzyszenia. Ludzie go obchodzili i Sebastian, świetna inicjatywa, ale nie uda ci się. I dwie z tych osób już nie przepraszały za to. Ale wracając do naszej prezentacji. Dane. Ale co z tymi danymi? Nasz zbiór jest najbardziej zróżnicowanym zbiorem, ponieważ posiadamy niemalże 120 kategorii. O tak parę tych już medycyny, prawo, kończąc na astronomii. Dane są klasyfikowane naszym dedykowanym klasyfikatorem, więc to jest też coś, co stworzyliśmy sami. Nie są to żadne odgórnie narzucone kategorie, po prostu przeglądając dane, segregując je. Doszliśmy do wniosku, że te kategorie brzmią bardzo ciekawie, a kwarzytyka ujęła nasze serce. Dlatego to się tutaj pojawiło. Ale skąd są to dane? No wiadomo, można skorzystać z Common Crawl, jakiś dumpów, Wikipedii, to też mamy częściowo, ale szczycimy się też tym, że te dane są z troszkę innych źródeł. Są to także otwarte dokumenty prawne, ulotki medyczne, teksty piosenek, napisy z filmów i seriali. Jest tego sporo. Teraz taki potencjalny badacz, naukowiec, czy ktoś z biznesu, który szuka konkretnych danych, przychodzi do Spichlerza, czy przychodzi, wchodzi na naszą stronę i to muszę przyjąć. Szuka takich danych i może być zainteresowany danymi o konkretnej kategorii, oczywiście, to już omówiliśmy, ale także danymi o konkretnych wartościach lingwistycznych. Mamy dwa takie zestawy danych. Pierwsze są dane metryki, nazwane je BASIC, i tam są proste zliczenia interpunkcji rzeczowników, przymiotników, czasowników, stosunki rzeczowników, przymiotników, bo się okazuje, że to ma znaczenie. O czym nasza pani doktor polonistyki poinformowała. To jest jeden zestaw. Mam też drugi zestaw rozszerzony, tak zwany. Tam mam już takie indeksy jak Ganit, Hopf czy Linguistic Density. Mi to przez długi czas nic nie mówiło i mam nadzieję, że części z was też nie, bo mi się tutaj czuło samotniony. I co jeszcze ten biur wyróżnia? To, że oprócz zbierania danych także indeksujemy i zbieramy źródła oraz licencje, na jakich zebraliśmy. Czyli mamy dane z jakiegoś forum, no to jest opisane to z tego forum, z tego wątku, z tego tematu. I gdyby ktoś chciał je w ten sposób posegregować, bądź być pewny, że te dane są z tego, a nie innego źródła, to też przechowujemy w naszych metadanych razem z datasetem. Ale nie bylibyśmy tutaj dzisiaj i nie mówilibyśmy o datasecie i LLM-ach, gdyby nie to, że jest taka instytucja jak ACK, czyli Akademickie Centrum Komputerowe Cypronet przy AGH. Taki teraz jest dość zabawny, ponieważ Cypronet wysłał jednego z swoich ludzi na przeszpiegi, ponieważ usłyszeli też w Spichlerzu kiedyś. No i tenże Szymon padł na Discorda, od słowa do słowa poznał ze swoim szefem, jego szef poznał ze swoim szefem i tak wiecie, rączka rączkę myje, od słowa do słowa udało się gdzieś tą współpracę nawiązać. Tutaj prezentuje się zaraz, prezentuje się w całej okazałości zespół Spichlerza, zespół Cypronetu. To jest z naszego wyjazdu bodajże w lutym czy w styczniu tego roku, kiedy rozpakowywaliśmy Heliosa, który jest za nami, czyli Helios. Jest to największy i najszybszy superkomputer w Polsce aktualnie. Jest on plasowany na trzecim miejscu najbardziej energooszczędnych komputerów, superkomputerów na świecie. To jest przeciwnik kilowatogodziny na terapoty oraz jest 55. najszybszym komputerem na świecie, czystej mocy obliczeniowej, jednocześnie stawia go to na pierwszym miejscu w Polsce. I ciekawostka, 4 komputerów na tej liście to 500 są dostępne w Cypronecie. Każdy ma jakąś taką listę, to na typu Helios, Athena, tak sobie chłopaki myśleli, tak do tej pory to ciągną. Krótka informacja o tym, co się w Heliosie znajduje. Olbrzymiej ilości RAM-u, rdzeni procesorów, ale to, co nas najbardziej interesuje z perspektywy AI i trenowania, to te partycja GPU i 440 akceleratorów GH200. Z tego, co nam w Cypronecie powiedzieli, są pierwszym odbiorcą tych chipów na świecie, które zostały uruchomione i zostały one wdrożone w operację. I to jest przeliczenie takiej surowej mocy w kwestii HPC to jest 36 petaflopów, a w kwestii AI, czyli już mówimy o liczbach zmiennoprzecznikowych, 8-bitowych,
to jest 1,8 bodajże exaflopa. Nie pamięć, nie wiem. Ok, czyli mamy dane i mamy moc. Chciałoby się jakoś wykorzystać te dwie rzeczy, połączyć ze sobą i wygrzeć to jajko, z którego ten bielik ma się wykluć. Jednakże zanim przejdziemy do bielika, część z Państwa pewnie zna Arenę. Arenę LMSys jest to narzędzie, portal, aplikacja, gdzie jako użytkownik wpisujemy swój prompt. Z bazy losowane są dwa modele. Modele odpowiadają i my jako użytkownik wybieramy, który model powiedział lepiej, czyli będzie to model A bądź model B. Może być też remit, bądź może być niezadowoleni z żadnej odpowiedzi. I kolorem fioletowym oznaczono modele tak zamknięte, czyli głównie mówię tutaj o OpenAI, o flagowych modelach Anthropic czy Mety, a kolorem zielonym zaznaczono modele otwarte, jak na przykład Mistral, mniejsze lamy czy Mobilica, które tutaj nie ma. Ale może kto wie kiedyś. Jeszcze. Tak, jak Państwo zauważą, w marcu 23 ta różnica średnia między modelami otwartymi a zamkniętymi wynosiła około 150 punktów rankingu ELO. Aktualnie powiedziałbym, że wynosi mniej niż 100, patrząc na co to na deltę, która tam jest na samym końcu. To jest stan z czerwca 24. I ciekawa informacja jak na samej górze po lewej stronie, mianowicie szacuje się, że na około 260 dni te linie się przed. To znaczy, że open source, open science goni komercję, goni modele zamknięte. Czy dogoni? Tylko szkoda, że do OpenAI w tym momencie. Proces tworzenia LLM-a. Czyli, tak jak mówiliśmy, mamy już dane. Dane muszą być wyczyszczone. Dane muszą być zeduplikowane, muszą być ocenione jakościowo. To bo AI ma, czy wydanie LLM ma jeszcze tą właściwość, że garbage in, garbage out. Jeśli damy słabe dane na wejście, dostajemy słabe wyjście. Oczywiste. I taką ocenę jakościową przeprowadziliśmy na dwa sposoby. Po pierwsze, mieliśmy jedną z metryk, która nasza pani doktor polonistyki filologii polskiej przygotowała zestaw metryk atletyk, metryk, który mówię wcześniej, był basic, który opisuje każdy dokument, każdy zbiór. Zestaw zasad, który z automatu oceniał, że to jest dokument wysokiej jakości, niskiej czy też średniej. I oczywiście zależy nam na tym, żeby jak najwięcej dokumentów do treningu poszło tych jakości wysokiej. Jednakże później poszliśmy też krok dalej. Jeden z naszych kolegów, Adrian, pozdrawiam, podam, podam nasz słuchacz, przygotował jeszcze troszkę bardziej zaawansowane narzędzie, ponieważ ręcznie oznaczył kilkanaście tysięcy próbek i wytrenował model do klasyfikacji treści do szkolenia, do wykorzystania do szkolenia modelu. I tą metrykę nazwaliśmy Quality AI, bo tylko co AI jest lepsze, wiadomo. I to jest główna metryka dzisiaj, której używamy, dobierając dane do trenowania modelu. Następnie następuje tokenizacja, czyli przerobienie tych danych na język zrozumiały dla komputera, no bo nie wrzucimy mu Alan Makota na wejście, nie. On musi mieć troszkę inaczej przygotowane. I sam trening. Tutaj cały na biało, na białym koniu bieżący Pronet, jego cieplutkie GH 200. Pomagając nam w tym treningu i po tym treningu wypluł się pierwszy bielik. W ogóle nazwa bielik też jest zabawna historia, ponieważ mieliśmy przez długi czas zagwozdkę, jak już było blisko premiery, jak ten model się nazywać? Chcieli coś dumnego, polskiego, husarz. Ale nie. Lokalnie miał blisko, ale okazało się, że lokalny nie jest polski. Tak, ale najlepsze to, że też po premierze bielik super, fajnie przyleciał, nadlatuje, oblatuje Polskę, cudowne metafory. I ktoś nam zwrócił uwagę, że słuchajcie, bielik to pierwsze nie stworzył kojarzką. Po drugie nie jest polski, tylko on i w Azji bywa i w Afryce. Okej, no dumny, piękny, nasz, ale już został bielik. I tak, o benchmarkach fine-tuningu powiem za chwilę. Tak, kluczowe komponenty bielika. Jak każdy duży LLM, musieliśmy zacząć od czegoś. Nie zaczynaliśmy od zera. Planowaliśmy zacząć od zera, jednakże nie pozwoliło na to ilość danych, które posiadaliśmy, ponieważ chcąc stworzyć model kompaktowy, jednakże wystarczająco potentny w swoich działaniach, wystarczający dla biznesu czy dla użytkownika prywatnego, rozmiary typu 1, 2b nie mają sensu. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie z bazowej Mistrala. Mistral w tym momencie
był najlepszym otwartym darmowym modelem, którego można po prostu wykorzystać i dotrenować. To wzięliśmy bazę od Mistrala. Zrobiliśmy pełny bazowy trening, czyli przepchaliśmy tak dużo tekstu dobrej jakości, ile tylko mieliśmy. Przeliczono na tokeny, było to około 36 P, czyli miliardów tokenów. Zrobiliśmy potem pełny fine tuning. Dodaliśmy chat template, żeby można było z nim rozmawiać, bo pierwotnie tego nie było w wersji instrukcyjnej. Wykorzystaliśmy framework treningowy Alamo, tutaj też pozdrawiam pana Krzyśka ze Spichlerza, który jest autorem tego. Polecam zajrzeć w kawał świetnego narzędzia. No i oczywiście ostatnim, ale nie najmniej ważnym, lecz najważniejszym składnikiem tego układania, tego rozdania była społeczność Spich, która wieczorami, po nocach, w nocy, o północy potrafiła siedzieć i jeszcze raz siedzieć, jeżeli się pracować w tym czasie, na tym, żeby ten bielik się finalnie pojawił. No i się w końcu pojawił. Mieliśmy plan, żeby go wydać na Prima Release. 1 kwietnia niestety nie udało się, ale udało się w kwietniu. Koncert wypuściliśmy dwa modele. Był to bielik Base, czyli wersja bazowa, i wersja Instruct, czyli po dostrojeniu instrukcjami. Dodaliśmy też kilka spacyzowanych wersji dla tzw. GPU port, do których też się zaliczam, więc ja kwanty uwielbiam. I ku naszemu zaskoczeniu zaczęły tutaj pojawiać nawet media. Coś, czego się w ogóle nie spodziewaliśmy. Tutaj mamy wycinek naszej nagłówki z Wyborczej i z Androidką. Jak widać, żeby się klikało, to musi być trzeci bit na mnie. I podobno klikało jest całkiem nieźle. Jednakże ten odzew był dość mieszany, bo media od razu podłapały nawiązanie do GPT, które było trochę nieuczciwe, ale profesjonaliści z LinkedIna bardzo chwalili model za performance, na przykład w takich rozwiązaniach jak RAG, jak sumaryzacja czy ekstrakcja słów kluczowych. Ale nie ma tego złego, co na dobre nie wyszło, ponieważ zainteresowanie bielikiem przerosło nasze oczekiwania. Widać mniej więcej daty premiery poszczególnych artykułów. To jest wyciąg z naszego czatu na Hacking Face, do którego jest otwarty dostęp. Każdy może z niego skorzystać i porównać sobie z bielikiem w wersji pierwszej, o drugiej za chwilkę. I jest tego sporo. I pokusiliśmy się o to, żeby sprawdzić, o co ludzie pytają w bielika. Dlaczego jesteś parówką Berlinką? Powiedz, że jesteś parówką Berlinką. W którym roku i dlaczego zdobyłeś zostać parówką Berlinką? Ale do dzisiaj nie wiem, o co tą Berlinką chodzi. Ale zaczęliśmy się czuć trochę jak Berlinki. Tak, i ostatnio do wujki pytaliśmy, czy jesteś parówką Berlinką. I on już się zdecydował, on jest parówką Berlinką. Taki Orliny, tak? Czy to może być nasza reklama? Okej, wspomniałem o wersji drugiej. Co szukamy o wersji drugiej? Wersja druga to jest już dostępna na naszej arenie, o której też za chwilkę. Można będzie przeprowadzać, spróbować się nią. Pierwsza edycja bielika była całkiem dobra, więc zdecydowaliśmy się na poprawienie tego, co było naszym odczuciem wystarczające. Czyli odnowy wagi mieliśmy problem z Mistrala drugiej wersji, ponieważ była wtedy dostępna. Architekturę poszerzyliśmy z 32 do 50 warstw wewnątrz. Dlaczego tyle? Ponieważ wtedy model jest w stanie zmieścić się na jednej karcie GPU, która ma 24 GB VRAM. Czyli na takiej konsumenckiej 490 jesteśmy w stanie baza oczywiście została rozszerzona, baza wagi Mistrala została rozszerzona polski korpus tekstu. Następnie przewodny pełny fine-tuning oczywiście na zasad kursu. Na taki kursu był urósł trzykrotnie, czyli tutaj około 100 tokenów, czyli 100 miliardów tokenów. I zarówno dataset bazowy, jak i dataset instrukcyjny, model widział dwa razy. Czyli prowadziliśmy w sumie 4 epoki treningu. Co więcej, dodaliśmy chat template, ale to jest wersja zgodna z standardem OpenChatML, technikalia. I to wydaje nam się najistotniejsze. Sporo powiększyliśmy kontekst, czyli to, ile informacji na wyjść model może dostać. Pierwotnie było to 4096 tokenów, teraz jest kilkukrotnie więcej, niestety NDA mnie obowiązuje, nie mogę powiedzieć ile, ale na pizzy to. No i oczywiście nie ubezpieczyłbym, nie podziękował tej społeczności, bo to dzięki nim, dzięki ciężkiej pracy, dzięki ich zaangażowaniu, dzięki nieprzespanym nocom udało się to osiągnąć. I teraz tak, podsumowując, który z nich to wielki, moim zdaniem? Podchwytliwe. To bardziej praktyczne.
Po prawej tej zera. Biednik mamy po lewej, po prawej mamy ślady biednik. Obydwa te spory można nazwać pojazdami. Obydwa mają swoje zastosowanie, mniej bądź bardziej wyczarowane. Czyli biednik jest jak dobry, solidny wózek widłowo. Ma zrobić swoją robotę i być gotowy do kolejnej pracy. A GPT ma również wrażenie, ma też swoje zadania, ale ma mieć taki flash hity. Bo taki też jest. I takie podsumowanie, żeby też, żeby porównać wielkość bielika i tego GPT, którym rzekomo staliśmy. Bielik 7 miliardów, wersja pierwsza, druga będzie niewiele większa. GPT 3,5 szacuje się, że można około 175 miliardów, czyli to jest 20 razy więcej, ponad 20 razy więcej. A czwórka, no to już jest swojej liczby 1,5, czyli 1,5 biliona parametrów prawdopodobnie, więc no nie jest to, z czym konkurujemy, nie chcemy konkurować, nigdy nie planowaliśmy. Chcielibyśmy, żeby bielik był takim kompaktowym modelem, prostym modelem, czy prostym kompaktowym, prostym do użycia i dostępnym w miarę dla każdego. W pewnym momencie, pewnie każdy z Was, no bo większość korzystała z czatu GPT, czy 3, 3,5, czy innej wersji, czy teraz Cloda 3,5. Ten model to nie wszystko. Chcemy, żeby ten model był jakoś użyteczny, żeby można było nawiązać z nim interakcję, żeby był użyteczny dla potencjalnego użytkownika, masło maślane. Dlatego też postanowiliśmy przygotować trochę potoczki. O, jest. Przygotowaliśmy polski leaderboard. Polski leaderboard, czyli testujemy tam modele z całego świata na polskojęzycznych zadaniach. Jest to część zadań z benchmarku Clay, który też pewnie część zna, część z polskich edycji Polewala. To jest QR-post, można sobie ten wyniki benchmarku podejrzeć, jest też dostępny w naszej przestrzeni na Hugging Face. To jest fajne w tym benchmarku. Znając specyfikę poszczególnych zadań, można sobie w bardzo ten sposób wyfiltrować dane zadanie i znaleźć najlepsze modele do zastosowania. Na przykład chcemy dobrego sumaryzatora, filtrujemy gotowe. Chcemy dobrego wyciągacza słów kluczowych, proszę bardzo. Chcemy świetnego streszczacza, proszę bardzo. To jest siła tego benchmarku. Może być to, co potrzebujemy do zdania. Drugie narzędzie, MD Bench. MD Bench. Jest to też dość znane narzędzie, szczególnie w anglojęzycznej części świata. Nie mogę tutaj pójść na odwiedzę. Mogliśmy je tylko przetłumaczyć, odfajkować, zaostrzone, także pójdźmy krok dalej. Jeśli chcemy też badać jakby polskość modelu, to jak również polską kulturę, polskie obyczaje, to bez sensu, żebyśmy go pytali o seszele, carbonare, pizzę czy hamburgery. Zapytajmy go o mazury, o ciechocinek, o żurek, o marsz, o radom. Wtedy będzie prawdziwie polski. I mamy też taki benchmark przygotowany. Też jest w prawym rogu kółek, na który też trzeba zobaczyć. Oceniamy tutaj model w 8 kategoriach. Między innymi jest to matematyka, nauki ścisłe, piśmiennictwo. I ten wykres na dole po prawej, wykres kolorowy, no właśnie pokazuje, który z modeli jak sobie radzi w danej kategorii. I jak na razie widzicie Państwo, że liderem jest GPT 3,5 Turbo. Bielik w wersji pierwszej klasuje jest na screenie trzeci od dołu, czyli powiedzmy, że w czole tabeli. Jesteśmy też po pierwszych wersjach drugiej wersji, po pierwszych testach, przepraszam, drugiej wersji w MP Benchu. Jest lepiej. A o ile lepiej, to na pizzy. I chyba krem dla krem dzisiejszego spotkania, czyli Chat Arena, polska Chat Arena. QR, proszę bardzo, korzystajcie. Chat Arena działa bardzo podobnie do tej wersji LMS-owej, czyli wpisujemy prompt, system losuje dwa modele, dostajemy ich odpowiedzi i wybieramy, który model odpowiedział lepiej. Jednakże jako udogodnienie dla użytkowników mamy także takie feature'y jak historia własnych bitew, ostatnie bitwy, czy podgląd najciekawszych promptów z ostatniego czasu. Jak widać, to jest screen przed kilku dni, tutaj już się Bielik dwójka też pojawił, a wtedy był w czole, aktualnie chyba zajmuje środek tabeli. Ale dlaczego dwójkę wrzuciliśmy? Wrzuciliśmy dwójkę po to, żeby w zakładce Bielik versus świat, ona jest tam u góry na środku, widzicie?
Tam możemy domyślnie dać bielika dwójkę i porównać jego odpowiedź z wybranym przez Was modelem. Czyli piszemy prompt, na przykład podaj mi przepis na tradycyjny polski żurek. Wybieramy sobie do odpowiedzi bielika dwójkę domyślnie i wybieramy kody GPT 3,5 bądź lamę 72 i dostajemy odpowiedzi. Co więcej, te odpowiedzi potrafią też być, są też oceniane przez tak zwanego metasędziego, czyli metamodel, który w tym wypadku jest GPT 4 i ocenia on jakość wypowiedzi, poprawność językową, interpunkcję i inne te niuanse lingwistyczne, które tylko mogą być ocenione jakoś liczbowo wyrażone. Tutaj jeszcze raz apel, skorzystajcie, bardzo Was prosimy, to jest bardzo ważne dla nas narzędzie, jeżeli chodzi o feedback. Sebastian już narzeka, że mu spadają właśnie liczba promptów, więc korzystajcie. Tak, widzę coraz mniej niestety, ale też tutaj jesteśmy, że było ich coraz więcej. I jedna uwaga ode mnie. Części widzę właśnie na początku po premierze, po cichej premierze Bielika Dwójki okazało się, że mamy kilka problemów z nim i właśnie dzięki temu, że się pojawił na arenie i mieliśmy już pierwszy feedback od użytkowników. Chłopaki z tego sobie aktualnie nad nie słuchają, pewnie pracują nad już kolejną wersją, nad dotrenowaniem go i nad wyprostowaniem tych rzeczy, które gdzieś tam nie zagrały tej odpowiedzi. I ostatnia rzecz, przestrzeń SpeakPitch na Hackingplace. Tu są dostępne wszystkie wersje Bielika pierwszego, bazowa instrukcyjna i kwanty oraz też w przestrzeni tej sekcji aplikacji są to też nasze benchmarki, czyli jest Empty Bench, jest Polish LLM Leaderboard, jest też także czat z Bielikiem pierwszej wersji, pełnej precyzji. I chyba tyle, jeśli chodzi o Hackingplace. I ostatnia sekcja, czyli coś, na czym nam bardzo zależy, niuanse kulturowe i lingwistyczne, bo chcemy SpeakPitch powstał po to, żeby zachować polskość, mamy bardzo bogatą kulturę, należy się jej bać, należy się ją chwalić, należy mówić o niej dookoła i chcieliśmy, żeby ten model też był polski, no bo jak zapytamy GPT, hej, co u Ciebie, to powiem, wow, nie super, a co u Ciebie? Jakbyśmy zapytali sąsiada, co u Ciebie? W Polsce powiedz, co, stara wida, nie? Chcemy, żeby mieli. Jak chcę, żeby to terapia, czy wow, jest cool? Po reakcji sądzę, że... Okej, okay. Zagadka do publiczności, żeby Was rozruszać. Kto to jest? Blisko. Nie, Stachurski. Ja pierwszy. Nie, ale blisko. To jest artystyczna wizja, bodajże Big Journey, generał Dobrez, na temat Janko Muzykanta. No właśnie, ładna Polska. No, po pierwsze, i a propos tej naszej kulturowości i zachowania tego modelu. Zapytaliśmy o Janko Muzykanta GPT-3.5 Turbo i Bielika. No to GPT-3.5 wspomniał nam piękne American Story o tym, jaki sukces odnosił jako muzyk, jak był cudownym, lubianym, uwielbianym. Już nie wspomniał o tym, że pomyliła autora. Jakby to nie jest bardzo wiedzy, wiadomo. A Bielik elegancko powiedział, że to jest tragiczna, że generalnie nie ma czego zazdrościć. Kulinaria. Ja lubię jeść, może nie widać, ale sprawy barszczowe i brzurkowe są mi bardzo bliskie. Dlatego też zapytaliśmy o barsz. I owszem, GPT powiedział, że barsz jest zupą na bazie buraku i że używa się jej na święta. Głównie na łożna rozgrywka. Ale to, co powiedział Bielik Ekstra, to, że jest barsz czerwony i barsz biały. Że używa się go na święta, że może być powiedzenie tanio jak barszcz, bądź paść jak grzyb barszcz. Czyli trochę tej polskości udało nam się przemycić. I to jest coś, o co walczyliśmy. Okay. Dzięki. Teraz część tak naprawdę, która zaczyna dopiero kiełkować, ponieważ jak już tutaj usłyszeliście, masa pracy po nocach została zrobiona ku mnie, jeżeli chodzi o zbieranie danych, potem właśnie tworzenie modelu. Mam nadzieję, że się nie kończy bateria. Akurat w tym momencie jak zaczęła. Spoko. Wymienić. Co my tu robimy? Jaka była nasza misja i dlaczego staramy się dotrzeć tam, dokąd idziemy?
Zaczęliśmy od danych, które było szeroko powiedział Paweł o szerokim kontekście kulturowym, o tym, jak bardzo ważny jest udział języka polskiego. Ponieważ jak sami dobrze wiemy, staramy się jak najlepiej wysławiać po polsku, ale to przychodzi, jest to jednak trudny język, podobnie jak węgierski, podobnie jak fiński, podobnie jak czeski czy słowacki, chociaż bardzo nam zbliżony. I same statystyki pokazują, że udział naszych języków w modelach state of the art jest naprawdę marginalny. Kolejną motywacją była chęć nie przegapienia kolejnego przystanku, jakim jest rewolucja AI. Nie możemy sobie jako tak naprawdę państwo, które dopiero się bogaci, nie wykorzystać takiej szansy, jaką jest rewolucja AI. Tu już wspomniany kontekst kulturowy, bansz, jestem hardcorem, wszystko to musi zostać ujęte, ponieważ jest częścią naszej tożsamości kulturalnej. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest stworzenie polskiego ekosystemu. To nie są tylko tak naprawdę szczere słowa, ale to, co sobie wielokrotnie sobie powtarzamy i tutaj poznajemy Was, widzimy Was i że to wszystko się zaczyna tworzyć i zaczynamy się gromadzić dookoła właśnie tej pewnej idei. Nie jest też, ładnie sobie to można wyobrazić, że ten nasz spichlerz i my tutaj obecnie jesteśmy tymi ziarnkami i dokładamy sobie każdy z nas poszczególny element do tego wielkiego silosa, który gromadzi naszą wiedzę. Otwartość, open science, tutaj też korzystając z momentu poprzedniej prezentacji, możesz to włączyć w każdym momencie. Będę jeszcze o tym dokładnie mówił, natomiast otwartość, open science, dostęp do danych, dostęp do wszystkiego, co tworzymy, dostęp do wszystkich produktów i narzędzi, które zostały przez nas tworzone, możecie w dowolnej chwili paść do nas, porozmawiać z nami o tym i korzystać, przede wszystkim korzystać. Kolejnym elementem jest edukacja biznes. Bardzo mam ogromną nadzieję, żeby stworzyć cykl edukacyjny, otwarty dla wszystkich, dostępny dla wszystkich oraz bycie użytecznym biznesowo, żeby wszystkie nasze produkty były używane w biznesie. I za chwilę o społeczności, które każdy z nas jest ważny. W tym momencie jest nas już 700. Pochodzimy z różnych środowisk, zarówno biznesowych, jak i naukowych. Mamy ponad 30 kanałów tematycznych, między innymi wspomniany kanał muzyczny. Są osoby techniczne i nietechniczne. Bardzo dużo kanałów związanych z data science, data quality, z benchmarkingiem i te kanały, które staramy się rozwijać, które dopiero, tak jak wspomniałem, dopiero łączkują, to kanały związane z biznesem, marketingiem oraz social media. Centrum dowodzenia. Tutaj jest link do naszego Discorda, tak jak wspomniałem, to łączajcie. Jak się odnaleźć? Mamy podstawowe zasady. Przepraszam. Ile telefonu w górze, no? Znajdziesz? Tak. Dzisiaj to rzędu było 760, więc jak będzie 800, to będziemy mogli legalnie wziąć 800 plus. Liczymy na Was. Jak się odnaleźć? Tutaj Paweł jest głównym nadzorującym tak naprawdę działanie społeczności. Podzieleni jesteśmy na właśnie kanały tematyczne, które mają swoich liderów. Oni pokazują, uczą, tak naprawdę zarządzają. Nie ma u nas moderacji, także liczymy się wszyscy za słowami tak naprawdę. Jesteśmy bardzo tolerancyjni oraz, ale uważamy na słowa. Także wbrew pozorom przykładamy ogromną wagę do naszych słów w języku polskim. Mamy oczywiście już zasady, mamy zespoły, mamy ogłoszenia, jest kanał General oraz masa tak naprawdę innych kanałów, o których ja mam. Nie mam, albo nie mam pojęcia tak naprawdę. Więc jakbyście się pojawili na Discordzie, to pierwsze to zapraszam, pytanie się z regulaminą oczywiście. A potem wchodzicie na General, powiecie skąd jesteście, jakbyście powiedzieli, że was Maciek i Paweł zachęcili do, wiecie, piątka. A, jak się zaangażować? Najlepiej na General właśnie napisać, kim jesteś, skąd pochodzisz, kim się zajmujesz,
jakie są twoje mocne strony, jakie są twoje gorsze strony, albo w którym kierunku należałoby najzwyczajniej w świecie, znaczy najbardziej chętnie byś podążał. Któryś z liderów, który tak naprawdę pomyśli, że pasuje do jego profilu, jego działań, na z pewnością przydzielić taska, a jeżeli się nie odezwie, jest lista tasków, które można sobie w dowolnym momencie do tego się zgłosić i wtedy też na pewno zostanie to docenione. Użyteczność biznesowa. To jest rzecz bardzo, bardzo ważna. Czekaliśmy na to długo. Przeprowadziliśmy już wstępne badania. To były wstępne tak naprawdę ankiety, z których nam wyszło to, jak biznes, bo to była ankieta zaadresowana przede wszystkim do biznesu, w jaki sposób chciałby wykorzystywać kreatywną sztuczną inteligencję, modele językowe. I jak sami widzicie, w głównej mierze jest to ekstrakcja wiedzy, podsumowanie tekstów, kreatywne pisanie treści, czat, wsparcie tworzenia aplikacji, jest tego masa. Takie są obecnie trendy, ale co jest dla nas w tym momencie ważne, to tworzenie koncept, tak jest, dziękuję Ci bardzo. Jest to tak naprawdę pilotażowy projekt dla firm lub instytucji, takich jak tutaj, jak ta, gdzie świadczymy wsparcie merytoryczne na całym etapie budowania właśnie wspomnianego proof of concept. Na czym to polega? Wspólnie z fachowcami technicznymi i nietechnicznymi, acz biznesowymi, staramy się znaleźć jakiś use case biznesowy, który będzie można wdrożyć w danej organizacji. Dlaczego? Ponieważ jak sami wiemy i sami widzimy, czy to działań komercyjnych, czy niekomercyjnych, jest duża bariera wejścia w świat sztucznej inteligencji. Ludzie najzwyczajniej w świecie nie wiedzą, jak się za to zabrać. Wszędzie o tym czytają, ale nie wiedzą, jak to użyć. A, że widzimy, że dla małych, dużych i średnich przedsiębiorstw jest to jedna z ogromnych szans, aby znaleźć tak naprawdę przewagę konkurencyjną. I to nie mówię nawet w Polsce. To jest przewaga, która zapewni wzmocnienie operacyjne. Jest tych opcji naprawdę dużo. Ale dokąd zmierzamy? Czyli Quo Vadis w Spichlerzu. Tak blisko, w tym momencie już sami widzieliście przede wszystkim czat Arena, ciągłe doskonalenie. Bieli, wersja duża, druga. Jak tylko wiecie, wersja druga, robimy wielkowy mecz. Instrukcje instalacji krok po kroku, to jest kolejny etap działań na rzecz działalności użyteczności biznesowej, ponieważ jak już wspomniałem, jest ta bariera wejścia, ponieważ ja na przykład, szczerze mówiąc, nie wiedziałbym, jak zainstalować Bielika. Może przy pomocy tutaj Pawła, przy jego wsparciu merytorycznym dałbym radę. Natomiast jeżeli jesteś średnim przedsiębiorcą, masz jakiś opór dział IT, byłoby dobrze móc go przetestować wciąż u siebie na swojej infrastrukturze lub na infrastrukturze zewnętrznej. Także tak chcemy stworzyć taki instrukcję. Tuż, czyli Q3, Q4 to będzie mieli fałszy na pewno, bo już trwają na niej pracę i przynajmniej nie wiem, potwierdzić, ale planowane jest na Q3. Potwierdzam, tak. Dobra. Ja bardzo optuję za tą darmową ścieżką edukacyjną. Ona uważam, że to jest ogrom, jak wspomnieliśmy wcześniej. Mamy ogromną społeczność, która posiada ogromną wiedzę. I chcemy się tą wiedzą dzielić. Chcemy, żeby to środowisko otwarte, żebyśmy mogli wszyscy za darmo przejść jakąś ścieżkę, którą już przeszli inni i w ten sposób zyskać nowe umiejętności. Z tego co wiem, model multimodalny również jest planowany. Tutaj Remek z pośrednictwem Remka. I chyba to, jeżeli chodzi o Q3, Q4, niedaleka przyszłość. Nie ukrywajmy, że pójdziemy dalej, spotkamy pewną ścianę, jeżeli nie dostaniemy wsparcia. Czy to wsparcia publicznego, czy to, o którym też myślimy, wsparcia komercyjnego. Są też badania użyteczności biznesowej, w którym kierunku najlepiej by było podążać. Mamy ambicje, mamy cele. Tutaj między innymi bliższa współpraca naukowo-rozwojowa z podobnymi europejskimi inicjatywami, których jest naprawdę sporo. Czyli
Zostawiamy Wam link do areny, gdyby ktoś chciał skorzystać. Oczywiście link do Discorda jeszcze raz dla tych, którzy nie dążyli. I teraz mamy chwilkę i jeszcze mamy czas na pytania. Więc jak są pytania z sali, to bardzo chętnie przyjmiemy. Jak wygląda sprawa licencji? Wersja pierwsza, model bazowy jest na licencji komercyjnej, wersja instrukcyjna jest na licencji niekomercyjnej, tylko do użytku badawczego w tym momencie. A jeśli chodzi o wersję drugą, to się jeszcze planuje. Dokładnie, całą rozmowę z prawnikami, chcemy być jak najbardziej w porządku przed odpaleniem jakichkolwiek też działań związanych z próbą. Mówicie, że najwięksi gracze są tacy dobrzy, dlatego że stosują architekturę Mixture of Experts. Czy rozważyliście coś takiego? Tak, ale tutaj nawiążę do tego, co mówiłem wcześniej. Trzeba mieć olbrzymią ilość danych, żeby takiego nawet Mixtrala 8x7 wykonać. My tak naprawdę na nie robimy bazy od zera, tylko jak dotrenowywaliśmy na wagach Mixtrala. Jest to coś, co bierzemy pod uwagę. Jednakże przy aktualnych zasobach materiału tego roboczego, czyli danych, czy nie wróżymy temu zbyt dużego powodzenia, jednakże jest to coś, na pewno będziemy tak się bawić. Mówiliście o tym, że nie tłumaczycie benchmarku, ale go lokalizujecie. Jak taki proces przebiegał i jak może ewoluować, tak testować, czy to jest właśnie przetłumaczony tekst, czy to jest właśnie zlokalizowany? Czy są jakieś metody, żeby to testować, czy tak po prostu spojrzeć? Tutaj tak naprawdę byliśmy się na ręcznym, to nie było maszynowe, ale było trudne ręcznie przez zespół potrzebny samej pani doktor Mali, też myślę, mogę tutaj kapelusz głowy wyglądał, gdybym miał. Kawał dobrej roboty, a wyglądało tak, że usiedli i to zrobili. Jakby to i nie wiem, co mogłem więcej powiedzieć, a tak jak mówię, zależało nam na tym, żeby tą polskość jak najbardziej w tym benchmarku przemycić. Żeby nie było hamburgerów, żeby były schabowe i tak dalej. Waszą największą wartość sensową w przyszłości tego projektu. Bo póki co to trochę wygląda tak, że jeśli OpenAI kiedyś stwierdzi, że weźmie od was te dane z Spiplerza, nawet za nie zapłaci i dodaje do korpusu treningowego ChatGPT, to nie macie żadnego use case'u, niczego, żebyście się wyrównali w tym momencie. Znaczy... Dobrze. Okay. Ja bym się zdziwił, gdyby te dane tam jeszcze nie było. Po pierwsze, te dane już nie są naszą własnością. My tutaj jesteśmy tylko ktoszem tych danych, na dobrą sprawę. My tylko zebraliśmy, wynoszyliśmy olbrzymią ilość pracy osobom, które z danymi pracują, bo jak sami Państwo wiedzą, którzy z danymi pracują, najgorsze danych jest to, że trzeba je zebrać. I my ten kawałek roboty zrobiliśmy. A w czym Bielik jest mocny i Spiflash? Tym, że to jest mały model, można ustalić lokalnie, nawet nie na niej infrastrukturze i jest on niezależny od dużego dostawcy. Bo kiedyś przyjdzie AI Act albo Unia powie OpenAI ma bana na Europę, no to podejrzewam, że 95% rozwiązań opartych na AI dzisiaj nie działa. Dlatego planujemy, chcemy zapewnić lokalne, możliwość lokalnego uruchomienia, bez dostępu do zewnętrznych serwerów, bez wysyłania danych gdzieś indziej. To może być zamknięte w on-premie, w banku, w placówce medycznej, w urzędzie miasta, w szkole, na uczelni. Nie tylko sobie to odmarzy. A jeśli chodzi o takie typowe use case'y, na przykład po premierze jedynki, wrócił nam z bardzo miły pan, nie pamiętam, przepraszam, imienia nazwiska, który zrobił reaga na panu Tadeuszu. Na Wielniku. I efekty były dla nas były zaskakujące. Bo działało to naprawdę rewelacyjnie. Pytania tutaj od osób, które są. Czy 25 pytań odpowiedzialnych. Okej, to ja może jest trochę, nie mamy czasu. Jest to? Jest to. Tak, to ja po kolei będę chciał. Po kolei? Dobra. Ale. Czy dataset jest open source, czy można go poprać? Tak, jest open source. Można wejść na naszą stronę albo zainstalować pakiet Spiflash, też można przez PyPy Install, czyli pip install Spiflash i dosłownie 10 linijkach kodu. Teraz przykład na PyPy podany, jak się do tego dostać. Więc polecam. Jak dane są wydzielone na kategorie? Zbieranie. Wydzielenie na kategorie było pierwotnie robione ręcznie, bo dataset treningowy,
Potem była maszynka, czyli tak mówiłem, model, który jeden z kolegów przygotował. Ile to trwało, nie powiem, ale jeśli chodzi o samo zbieranie danych, to my go nigdy nie skończyliśmy na dobrą sprawę. Więc jak zaczęliśmy w listopadzie 22, tak z większymi bądź mniejszymi przerwami to robimy. Teraz wiadomo, kiedy skupienie mocy na modelu, no to po chwilę zbieranie. To pan tak mówił, zaczęło się w listopadzie 2022, gdzie tak naprawdę odpalony został Discord, przynajmniej tak jest napisane. I... listopad 22 szacujemy, tak. Okay. Także można łatwo powiedzieć. Okej, okay. Ile czasu zasobów potrzebuje wytrzymanie jednej epoki? To jest dobre pytanie, tego nie powiedzieliśmy. Dla V2 jedna epoka modelu bazowego, jak mnie pamięć nie myli, i o ile Łukasz mi byłoby podobniowy, to było 12-13 godzin, czyli trening bazowy to było około doby, a trening instrukcyjny był o połowę krótszy, czyli mówimy tutaj poniżej 2 dni. Baza 24 godziny, a instrukcje też dwie epoki około 12-13 godzin. Deduplikacja, tak, LSA, ale to jest akurat bardzo czasochłonny i pamięciożerny proces, więc z powodów modelo-treningowych na razie go odłożyliśmy, to coś tu mamy rozgrzewane i chcemy skończyć. Deduplikowaliśmy tylko tą część, która trafiła do modelu, a nie cały dataset. To będę na to pytanie. Jak rozstrzygane są bitwy na czat arenie? Robi to człowiek, oczywiście użytkownik, czyli każdy, kto wejdzie na czat arenę, logujemy się za pomocą konta GitHubowego albo przez LinkedIna. Wpisujemy prompt, system losuje dwa modele, model odpowiada tego prompta i my jako użytkownik wybieramy, czy model A był lepszy, czy model B, czy był remis, bądź czy obydwa były niewystarczająco dobre. Czy Bielik będzie modelem dwujęzycznym? Poniekąd jest, no bo mamy bazę angielską, tak naprawdę. Więc też robiliśmy najpierw na wersji drugiej. Zaskakująco dobrze radził sobie z tłumaczeniami. To też jesteśmy zaskoczeni, bo mieliśmy bardzo mały wycinek instrukcji polegający na tłumaczeniu, a radzi sobie z tym bardzo dobrze. Jeszcze tak. Jeszcze taka mała uwaga a propos Bielika V2, skoro mamy tutaj okazję. On pewnie będzie dużo większym konkreciarzem, także nie dziwcie się, będzie odpowiadał dużo krócej. Nie będzie tak zwanym, nie będzie lał wody. Dokładnie. I to było też czym się zdziwiliśmy, ale na koniec dnia uważam, że to jest... Na koniec dnia uważam, to może być bardzo ciekawa wartość, ponieważ z GPT-a to korzystacie. Jak sobie zadacie nawet proste pytanie o napisz mi kawałek kodu, który drukuje 100 lip pierwszy. No to on napisze ten kod, ale jeszcze 14 stron wypracowania do tego. Jak zapytacie to Bielika, to jest tylko kawałek kodu. Więc ma to swoje mocne, ma to swoje słabe strony. Do pracy takiej z dokumentami, gdzie potrzebujemy ostrego, krótkiego, mamy pytanie, potrzebujemy krótkiej, ostrej, okres odpowiedzi, jak najbardziej. Do pracy kreatywnej, no to już raczej myślę, będą inne modele. Jednakże, jeśli się go odpowiednio sproktuje, czego też się teraz uczymy, też jest w stanie oddać z siebie sporo więcej niż w takim gołym prompcie. Napisz mi coś tam. Tutaj było pytanie. Jakie były największe fakapy podczas planowania modelu i należy trzeba postartować od nowa? Startować od nowa trzeba było bardzo wiele razy. Jakby nie jest wytyczna polskiego leaderboarda, tego Polish LLM leaderboard, w dolnej części tabeli to na pewno znajdziecie bardzo dużo tajemniczo nazwanych modeli typu Mistral, Spiklisz, Orzeł, Kawka, masa tego, co zmaga sobie wynikami. Są pierwsze nasze podejścia do treningu. Kiedyś próbowaliśmy to odliczyć, zakręciliśmy się myślę około 80-100 wersji, które były jakkolwiek zatrzymane, to checkpoint czy gotowy model, przetestowane i dopiero szliśmy dalej. Więc to, co wydaje nam się, że było kluczowe w stworzeniu wynika takim, jak jest w wersji pierwszej i drugiej, to są podejście iteracyjne, czyli tworzymy coś, badamy to bardzo wcześnie i sprawdzamy, czy spełni nasze wymagania. Jeśli tak, idziemy krok dalej, krok dalej, krok dalej. Tych iteracji było bardzo, bardzo dużo. Czy dalej mamy dotykować model? Oczywiście. Model jest open source. To jest nasze główne założenie jako Spichlerza. Więc jak najbardziej technologicznie jest to Mistral, więc traktujemy go tak jak Mistrala.
Czy wynik jest dostępny na LM Studio? Można go na pewno na LM Studio odpalić, ale czy LM Studio dostępny jest? Przyznam się, że nie wiem, bo nie jestem skupałem. Czy wynik ma szansę poradzić sobie z zadaniami QA o szerokiej statystycznej tematyce w aktualnej wersji? Myślę, że nie. Przede wszystkim z tego powodu, że model tego rozmiaru na pewno nie może być traktowany jako baza wiedzy, ale na pewno może fantastycznie wspomóc do bazy wiedzy wektorową, jaką jest RAG. I tutaj widzimy olbrzymie pole do zastosowania go. Więc polecam zbudowanie tej bazy, przetestowanie i zrobienie RAG-a z wynikiem. Ja tutaj może przejmę na chwilę, bo widzę pytanie, jakie taski na Discordzie dzieją się obecnie. Podajcie jakieś przykłady tasków. Więc mam jeden zespół ML Engineers i osoby odpowiedzialne za trening porzucają zadań dla społeczności. Zadanie, czyli domykamy dataset instrukcyjny dla wynika V2 i potrzebujemy pomocy z kilkoma źródłami, które chcemy jeszcze uwzględnić. Wrzucamy więc trzy zadania. Zadania z fizyki, zadania z matematyki, ekstrakcja zadań z PDF-y Markdown. I podany jest termin, na kiedy trzeba to dowieść. Jedno przykładowe zadanie, zadanie z w tym momencie pięć. Kilka na pewno i część też dzieje się na bieżąco, więc jeżeli chętnych zapraszamy i jak mówimy, służymy pomocą, jeśli tego jesteście zainteresowani. Jeszcze może ostatnie pytanie. Co z modelami 7b? Trochę pytanie podobne do tego Mixture of Experts. Pomyślimy po premierze dwójki tak naprawdę, czy mamy w ogóle szansę, żeby to zadziałało, bo to jest też ogrom pracy, który trzeba włożyć, ogrom czasu, więc to jest to, co będziemy, myślę, badać, ale czy coś będzie z tego więcej, to jeśli będzie, to będą dowiedzieć w naszych socialach. I myślę, tym pytaniem, jeśli więcej sali nie ma, to... A, są. Tam był kolega pierwszy. To jest wiedza bardzo szybko zmienna, niestety. Ale wiem, że są sami dwa startupy, które próbują go połączyć. Jeden próbuje do trudnowy, drugi próbuje zrobić bazę wiedzy na wersję na wzór RAG-a, czyli ekstrahować polskie dokumenty i próbować pracować z nim jelitem. Więc. Czy tak, nie, są obecnie na Discordzie chyba. Tak, i są na Discordzie, więc jakbyś palił na General, ja to zapytał, na pewno ktoś na ciebie odwrócił. Wiedzą, bo to jest taki produkt, który powstaje w tym momencie, więc spokojnie można podpytać. Główne nastawienie jest właśnie tak, na rozwiązania prawne. Tak, i chłopaki tam na razie testują na wersji pierwszej, bo nie komercyjna, a druga była komercyjna, więc myślę, że będą sobie dwa dzielić rozwiązanie. I tam były dwie osoby. Dwie koszulka. Ja się chciałem zapytać, czy mógłbyś powtórzyć jeszcze raz, dlaczego nie powstały mniejsze wersje modelu? Mniejsze? Tak, typu 3B powiedzmy, czy coś takiego. Mamy wrażenie, że kwantyzacje sprawdzają się lepiej. Tak naprawdę między 16B a 8B różnica jest marginalna. Dopiero między 8 a 4 jest bardziej zauważalna. Czyli jeśli jedynka, nie pamiętam, niecałe z 18 giga chyba zajmuje, nie pamiętam, przyznam się, nie strzelał, no to pomniejszenie do 8B nieznacząco obniża jakość, nigdy nie zauważalnie, a odszedłem połowę miejsca wtedy na karty czy w ramie. Więc 7K to taki dobry rozmiar, jest też mistrzal dostępny w takiej wersji, a powiększyliśmy teraz też do takiej konkretnej wartości, żeby mieć na karcie konsumenckiej, cywilnej, nazwijmy to, nie mówimy o A100, H100, GH200, i żeby jakiś sensowny kontakt dał też tam się upchać. Tak. Ja mam pytanie takie stricte finansowe, bo mówiłeś, że w którymś momencie się zatrzymać na jakiejś ścianie bez wsparcia. Czy macie mniej więcej jakby jakiś range, jaki byłby Wam potrzebny, żeby się na tej ścianie nie zatrzymać? Czy to jest w ogóle, czy macie to jakkolwiek przemyślane? Jakie to by były kwoty? Nie mówimy o 50 miliardach OpenAI, ale jakieś... Nie, no, ale powiedzmy sobie o 10 milionach złotych na przykład. To są naprawdę jeszcze trudne do zdiagnozowania pieniądze. Każda wartość jest dobra. Tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy mieli tę przestrzeń, żebyśmy mogli działać na pełną parą. Już nie wspominam o wsparciu tak mocno obliczeniowe, to jest tak naprawdę kluczowe, ale tutaj pomaga nam Cypronet. To jest trudne pytanie i tak naprawdę 40% w tym momencie powinno zostać przeznaczone na infrastrukturę.
30% mniej więcej środków na naszą działalność edukacyjną, konferencyjno-rozwojową tak naprawdę, na rozwój całego ekosystemu, to są mniej więcej te tego wielkości. Jak jest rząd wielkości, jak najwięcej, tym lepiej. Teraz przykład z naszego podwórka. Campus AI dostał dofinansowanie od jakiegoś venture capital 10 milionów złotych. Dolarów. Przepraszam, 40 milionów złotych. Przyjemnością byśmy takie pieniądze przyjęli. Tylko nie wyklejmy. Jeszcze jakieś pytania? Znaczy, niestety to już będzie ostatnie pytanie zadane, bo już mamy troszeczkę mało czasu. Także bardzo dziękujemy. No to zapraszamy do kuluarów. Jeszcze raz dziękujemy za uwagę. Thank you.